Zostałem już oskamowany na... To konto zostało kupione za, nie wiem, złotych, czyli 118 level. Jakim cudem? Witam w kolejnym odcinku z maratonu Fortnite'a, który pojawia się codziennie o 10:15 na tym kanale. W dzisiejszym odcinku dam się trochę oskamować ze względu na to, że mam w planie kupić 10 kont do Fortnite'a na Allegro. Co jest pieprzonym skamem, pamiętajcie moi drodzy widzowie, nigdy nie kupujcie tych kont. Przepraszam za mój głos, ale trochę siada i psycha zresztą też. Wbijajcie 25 tysięcy lajków do końca dnia i jutro odcinek się pojawi o 10:15. Filip Debi zapomniał to dograć, więc dogrywam ja. 25 tysięcy lajków, wbijajcie szybko, 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 szybko teraz! Przypominam również, byście wpisywali kod w sklepie Fortnite Yoshi Mayo osychy i my ajo, czy z małych, czy z dużych, czy z twojego starego, czy z nosa, czy z łokcia, czy z dachu, czy z podłogi. Nie jest to istotne, ma być Yoshi Mayo. No i słuchajcie, 20 tysięcy osób na kodzie, dziaram sobie kod Yoshi Mayo na moim ciele do końca życia, więc jestem totalnym debilem, którego oczywiście warto zasubskrybować, zalajkować ten film, ponadto warto napisać w komentarzu swój nick, z którym wspieracie mnie w Fortnite, ze względu na to, że możecie wygrać jakiegoś losowego skina. Poprzedni zwycięzca. Tyle ludzi mamy na kodzie. Lecimy! Dobra, czego szukasz? Moi drodzy, czego my szukamy tak naprawdę? Szukamy szczęścia w życiu? Nie, tego na pewno nie znajdziemy. Na pewno nie tutaj, na pewno nie na tej stronie. Wpisujemy oczywiście Fortnite i zobaczmy, co nam wyskoczy. I uwaga! W ogóle widzowie, przypominam raz jeszcze. Nie kupujcie tych kont. Z nich zazwyczaj korzysta 50, 100, 200 osób. Więc często ci ludzie sprzedają też dostęp masie innych osób. Więc serio, nie kupuj. Cię. Jeśli jesteście debilami, to to kupicie. Jeśli nie jesteście debilami, to tego nie kupicie. Rozumiemy się? Dziękuję serdecznie. Ja jestem debilem, dlatego kupuję. Wy nie jesteście debilami, dlatego nie kupujecie. Układ prosty, prawda? No i słuchajcie, w takim razie, co my tutaj mamy na pierwszy ogień? Konto Fortnite z minimum 1450 skin. Epickie konta. No nieźle, widzowie. Naprawdę, no nieźle. Mua. Sika la phone. Perełka. No powiem wam tak, to jest pieprzony skam. Pieprzony, 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 zesrany skam. Ze względu na to, że uwaga, 1450 skinów. Dobra, zobaczmy w takim razie opis. Fortnite konto, limitowane skiny. Przy zakupie dwóch kont Fortnite, trzecie konto otrzymasz za free. Ej widzowie, to powiem wam, że chyba będę więcej dzisiaj kont sprawdzał, czy działają i co na nich jest. Ze względu na to, że patrzcie jaka promocja, no ja nie wierzę. Jak kupimy dwa konta, czyli wydamy 40 zł, to wówczas trzecie dostajemy całkowicie za darmo. No nie no, powiem wam, że naprawdę no, takiej oferty no nie mógłbym przeoczyć jako Polak. Na kontach mogą znajdować się skiny legendarne, epickie oraz unikatowe. Mogą. Mogą. Móc. Jest prawdopodobne, możliwe, na przykład jeśli się pospieszymy, możemy przyjść na czas, ale nie musimy. Dlatego w dzisiejszym odcinku możemy dostać totalne gówno, ale możemy też dostać legendarne, epickie oraz unikatowe możliwości. A, możliwość nawet pierwszy, drugi sezon. A, okej, dobra, przepraszam, nie przeczytałem tego dobrze. Dobrze, widzowie, słuchajcie, w takim razie ten materiał będzie podzielony na dwie sekwencje, ze względu na to, że muszę po pierwsze zamówić te konta, dodaj do koszyka i będziemy musieli poczekać do następnego dnia, żeby po prostu na niektóre się zalogować, bo pewnie na niektóre nie będę mógł się zalogować. Bo to pieprzony skam. Jeszcze raz przypominam. A i w ogóle, jeśli zostawicie 35 tysięcy w górę, to kupię jakieś najdroższe konto w Fortnite tutaj na Allegro i zobaczymy, czy zostanę skamowany na jakieś 1000 zł, więc zostawiajcie łapy w górę koniecznie. Subskrybujcie kanał. No i dobra, szukamy dalej. Konto Fortnite Galaxy Black Knight Rage School V-Doll. Czy to są legitne screeny z tego konta? Spójrzcie, widzowie. Tak wygląda to konto. Tak wygląda to konto ponoć. A szkoda nie dodać do koszyka. Naprawdę, a szkoda nie dodać do koszyka. O, tutaj mamy drugie konto, widzowie. Tutaj konto Fortnite Black Knight Galaxy Rage School Faudolce. Dobrze, no patrzcie widzowie, za 20 zł takie konto. No nie no, ja dodaję do koszyka naprawdę widzowie, bo tutaj no nie ma przelewek. Konta Fortnite 500 skórek Black Net 2 sezon ratowanie. Dobrze, widzowie, nie, widzowie. Jakbyśmy byli na Twitch TV / Yoshi, to bym poprosił o POG. No słuchajcie, takie konto. A czemu nie mogę tego kupić? Allegro lokalnie. Co za debil. Gość wystawił konto w grze komputerowej, internetowej na Allegro lokalnie. A obstawiam, że to lokalnie oznacza, że na przykład jak mieszkacie w Warszawie, to szukacie ludzi, którym sprzedacie w Warszawie. Nie wiem, albo jestem jakimś mentalem i to rzeczywiście nie ma sensu, albo gość jest zbyt inteligentny, byśmy mogli to pojąć. Ale nie sądzę. Konto Fortnite Marshmallow Galaxy Rage School PSC.
Ej, widzowie, mamy tutaj... Widzowie, patrzcie na to. Fortnite konto Renegade Raider Black Knight Iconic. Za 10 zł... Nie, za 9,95. Dodaj do koszyka. Co mamy tutaj jeszcze? Konto Fortnite Galaxy Black Knight Rage School. Dobra, dodajemy. Słuchajcie, jak leci, no, taka oferta. Konto Fortnite 500+. Nie wiem, może jakieś pisowskie konto. Zobaczmy w takim razie. Kolejny debil. Dobrze, widzowie, słuchajcie, ja nie będę przedłużał. Ta oferta wydaje mi się, że była najlepsza. Dlatego wejdźmy do naszego koszyczka. I w tym momencie do zapłaty mamy 110 zł. Tak, wasz 10 ulubiony youtuber znowu wydaje pieniądze. Super jesteś, Filip, naprawdę nie zmienię się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cyk. Z dostawą będzie... Z dostawą. Jestem debilem, przepraszam. No dobra, wychodzi nam na to, że mamy prawie 200 zł, więc generalnie kupiliśmy ile kont? Było jakieś... O nie, dobra, już mamy. Słuchajcie, w takim razie mamy 6, 8, 10 kont. Widzowie, mamy 10 kont za prawie 200 zł. Dostawa i płatność. Serio, subskrybujcie mój kanał, bo dostanę depresji, jeśli nie będzie dużo subów po takich pierwszych odcinkach. Blik. Znaczy, ja mogę wziąć fakturę na konto Fortnite. Kupuję i płacę. Zapłać blikiem. I uwaga, moi drodzy, zatwierdzamy kodzik. W takim razie uwaga. Cyk. Poszedł przelew za 200 zł. Za takie idiotyczne rzeczy. Naprawdę. Super content już i robisz. W takim razie, słuchajcie, ja jeszcze raz przypomnę o lajku, o subie i o tym, że teraz codziennie live na twitch.tv/eosychy i link w opisie. I widzimy się za sekundę, bo muszę wstać następnego dnia i pewnie wtedy już będą te wszystkie konta, więc... No i dobra, słuchajcie, mamy kolejny dzień, ja jestem przed nagrywkami jeszcze, ze względu na to, że muszę ogarnąć sobie mordę i przy okazji wspomniałem sobie o jednej rzeczy, ze względu na to, że ostatnio na moim Instagramie, znaczy ostatnio, jakiś czas temu na moim Instagramie, jeżeli to mają, polecam serdecznie, by the way, zapytałem się was, co was denerwuje w reklamach, a co w reklamach lubicie, ze względu na to, że wraz z Garnierem oraz czystym składem tworzymy wspólnie reklamę właśnie produktów z linii 3 w jednym, tak jak chociażby tutaj macie 3 w jednym z linką, to właśnie do czegoś takiego chcemy stworzyć reklamę z wami. No i słuchajcie, w tym momencie ruszył już casting do właśnie reklamy Garniera, więc jeśli chcecie wystąpić w reklamie oraz spotkać cały czysty skład, czyli chociażby mnie, takiego wspaniałego Jasia Dąbrowskiego, to wystarczy, że właśnie wbijecie w opis, tam znajduje się formularz oraz nagracie krótki film pod hasłem Free Your Skin oraz Free Yourself. Wystarczy, że uwolnisz sobie jakiś aktorski talent, czyli na przykład ładnie zaśpiewasz, albo jakoś na spontanie, energicznie zaczniesz coś aktować. Oraz pamiętaj, że w filmie musi być zawarty jakiś produkt Garniera Czysta Skóra 3 w jednym. To jest mega istotne. Ten z linką to jest must have. Leć do sklepu, kupuj, nagrywaj film, formularz w opisie, wypełniaj i my się do ciebie zgłosimy. W takim razie, mordo albo morduwo, leć po produkt do sklepu, nagrywaj wspaniały film i weź udział w naszej wspaniałej reklamie Garniera Czysta Skóra. Dobra, tymczasem ja się idę ogarnąć i lecimy z dalszą częścią filmu. W takim razie siedzimy już sobie przed komputerkiem i widzę, że dostałem maile od sprzedawców tych kont. Zobaczymy, na ile kont zostałem oskamowany, mianowicie jest taka opcja, że nie otrzymam danego konta, w sensie, no jest taka możliwość. Dlatego przekonamy się zaraz, jakie gówno dostałem i czy oskamowali mnie na 200 zł. A, i żeby nie było, po pierwsze nie jest to odcinek sponsorowany z Allegro, po drugie też nie jest to odcinek, w którym ja jakoś neguję Allegro. Sam na Allegro kupuję często, a po prostu sprawdzam legitność tych wszystkich sprzedawców. Wiecie, o co chodzi. Generalnie tak, mamy tutaj pierwsze pasy. Widzowie, w ogóle zróbmy coś takiego. Ja nie będę blurował tych wszystkich pasów do kont. Kto sobie je weźmie, kto sobie na je wbije, nie interesuje mnie to, więc w dzisiejszym odcinku do zgarnięcia macie te wszystkie konta, które zobaczycie. Dobra, tutaj mamy pierwsze. Musimy się oczywiście zalogować, więc pora się wylogować. Uwaga. Zobaczmy, czy w ogóle będzie wszystko działać, nie? Zaloguj się przez Epic Games. Tutaj mamy, tak. Jeśli wystawi pan komentarz, druga gra za darmo. A, to fajnie, że, nie wiem, to konto na jedną grę dostaje w takim razie. Zaloguj się teraz. Aha, aha. Dobrze, widzowie, nie ma się co łamać. Słuchajcie, może źle przekopiowałem. Może źle wkleiły mu się hasła. Zobaczmy w takim razie. Jeszcze raz. Zaloguj się teraz. Niestety, używane przez ciebie dane logowania są nieprawidłowe. Super, naprawdę. I pierwsze konto ja już zostałem odskamowany. Super, jesteście, widzowie, że chcieliście taki odcinek. W sensie serio, zapytałem was, czy chcecie odcinek, gdzie sprawdzam skamy w Fortnite i przez was wydaję te pieniądze. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, dlatego pamiętajcie, kodzik Yoshi mają, co go wszyscy w dupie mają, a jeśli go nie będą w dupie mieć, to Yoshi będzie jak pieprzony śmieć, który będzie posiadał dziarę na łapie, a twój stary w nocy mocno chrapie. Dobra, czekajcie w takim razie. Zobaczmy, czy to hasło, może to drugie hasło będzie działać do tego konta. Nie, to też nie działa. To są jakieś kradzione konta, bo naprawdę te maile brzmią totalnie legitne, jakby parę osób je zakładało. Zaloguj się teraz. Okej. Okay. Aha. A...
Ha! Widzowie, słuchajcie, w tym momencie zostałem już oskamowany na, uwaga, ile te konta kosztowały? Chyba były te konta po 20 zł, więc w tym momencie RIP 40 zł. Nie pozdrawiam. No, mogę temu sprzedawcy wystawić komentarz, żeby się j***ł. Dobra, mamy w takim razie następne konto. Dziękujemy za zakup, życzymy miłej gry. Email, hasło, proszę bardzo. Dobrze, mamy w takim razie. Dobra, tutaj już anulujemy, tu nie wejdziemy na pewno. Dobrze, widzowie, kolejne pasy, proszę bardzo. Uwaga, zalogujmy się. Zalogowaliśmy się! Zalogowaliśmy się na konto! Dobra, zobaczmy, co jest na tym koncie. Zobaczmy, co jest w szafce na tym koncie. Dobra, widzę, że jest tylko Fortnite. No, w sumie, kto by się spodziewał, że będzie sam Fortnite. W ogóle aż sobie przycupłem, bo wcześniej jak nagrywałem film, to stałem. Ale zniżyłem kamerę, bo... Nie wiem, nie chciało mi się stać teraz, widzowie, po prostu. Dobrze, widzowie, znajdujemy się już na koncie w takim razie. Mamy nick halo 011399. Wbijamy, a wy w tym momencie wszyscy zostawiacie łapę w górę oczywiście. Ze względu na to, że jeśli będzie ich, powiedzmy, 35 tysięcy, to kupię najdroższe konto w Fortnite, jakie jest na Allegro. W takim razie jest odpalany. Zobaczmy w takim razie. Okej, w takim razie escape, mamy czwarty level, jak widzicie. Weźmy sobie w ogóle w sklep z przedmiotami najpierw, bo oczywiście, słuchajcie, no jest pewna rzecz, którą należy tutaj zostawić po sobie na tym koncie. Oczywiście kodzik Yoshi Mayo. Mamy kolejnego wspierającego, dziękuję serdecznie. Dobra, tutaj widzę, że nic nie jest kupione i generalnie ta gra jest taka wypłowiała strasznie. Mi się wydaje, jakby ktoś tutaj ustawił jakiś tryb dla daltonistów. Wy tego chyba nie widzicie w tym momencie, bo mamy zboostowane kolorki na filmie, ale jest taki wypłowiały ekran bardzo. Ale dobra, wbijamy w takim razie w szafkę i miało być od 1 do 450 skinów. Ponadto miały być jeszcze skiny legendarne, epickie i tak dalej. Przekonajmy się w takim razie, co na koncie się znajduje. Aha. No powiem wam, widzowie, że to jest od 1 do 450 skinów w tym momencie. No jakby, no rzeczywiście, w ofercie się wszystko zgadza. Szkoda, że wszystko jest bliżej tej jedynki niż innych rzeczy. Dobra, go plecaki, no to tutaj to się nawet nikt nie dziwi. Zbieraki, no to tutaj, wow, bo powiem wam, że kolekcja potężna. Lotnie, nie no, jedyne co jest tak kupione bardziej na tym koncie, to Star Warsowe, co nie? Więc okej, no, ale z drugiej strony, nie wiem, ile ja za to konto zapłaciłem. Pomijając to, że pewnie jak już się wyloguję z tego konta, to już się na nie nigdy nie zaloguję, co nie? Wiem, taka sytuacja smutna. No nie, powiem wam, że totalne gówno to konto, widzowie. Słuchajcie, wyłazimy z gierki, logujemy się na kolejne konto. O ile dostaliśmy w ogóle dostęp do kolejnych, nie zostaliśmy ponownie oskamowani. Dobra, mamy kolejne pasy, jak widzicie. W takim razie, słuchajcie, logujemy się, kopiujemy sobie pasy. Ej, w ogóle, widzowie, czy dalej się mówi pasy, czy nie? Bo w sensie, ja mam takie przyzwyczajenie z Nostaila i z Metina, bo kiedyś się mówiło, jakie masz pasy na buffa, na przykład. I nie wiem, czy się tak dalej mówi na to. Uwaga, logowanie i... Zalogowało nas! Dobra, jest progres, moi drodzy. Jest progres. Koks tak zwany. Ten mnie ucho swędzi. Dobra, biblioteka, uwaga, mamy nick DJ Bod Zep. Okej, odpalamy gierkę w takim razie. Dobra, słuchajcie, w tym momencie bardzo głośno gra muzyka mi tutaj, więc widzę, że ktoś gra z odpaloną muzyczką Fortnite'a. Więc róbmy tak, Kamilek, wycisz muzyczkę, bo nie będzie nam tutaj potrzebne po prostu. Co jest? Co jest? Ile to konto? Co? Nie. Widzowie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Ej, nie, obsrany dmite, naprawdę. Konto przed wysłaniem zostało sprawdzone, czy działa. Więc właśnie po zalogowaniu proszę zmienić hasło na swoje. Czyli mogę tu zmienić hasło. Widzowie, to konto zostało kupione za, nie wiem, 20 zł. To jest 118 level. Jakim cudem? Dobra, słuchajcie, wejdźmy oczywiście w sklep z... Dobra, słuchajcie, sklep, jak widzę, nie został wykupiony przez tą osobę. Czy mamy jakieś fałdolce na jakieś resztki? No i słuchajcie, przejdźmy do szafki, ale wydaje mi się, że to będzie potężne konto. Zacznijmy od spadania. Efektów spadania nie mamy jakoś dużo, ale widzę, że są konkretne. Widzę, że są konkretne efekty spadania. Zobaczmy w takim razie w lotnie. W lotnie weźmy sobie i mamy tutaj kilka ciekawych egzemplarzy, naprawdę, powiem wam szczerze. Przejdźmy do zbieraków, kurde, ej, naprawdę, miętówkę ma nawet. Ja pierdzielę, Kapitana Amerykę. Nie, dobra, widzę. Słuchajcie, w takim razie wbijamy na postacie i uwaga. Ej, to jest naprawdę porządne konto, naprawdę. Ej, bez kitu. Tego skinka mamy, tego. Ej, tu jest dużo kupionych skinów, widzowie. W sensie, to jest konto, na którym chyba ktoś gra od początku tego sezonu, mi się wydaje, bo to są bardziej skiny z tego sezonu. Przecież nie wiem, czy Kruk był w tym sezonie do kupienia, ale powiem wam szczerze, że, no nie wiem, nawet Aquaman jest. Ja pierdzielę, ej, to konto jest naprawdę kozackie. Tylko przypomnę jeszcze raz, debilem jestem ja, nie jesteś ty. Dlatego nie kupujcie tych kont, bo do nich nie macie dostępu na maila.
Więc tak, dokładnie widzowie, dokładnie tak, nie kupujcie. No i przypominam, że na to konto ktoś z was może się zalogować. Wystarczy, że przepiszecie sobie pasy, które były trochę wcześniej, więc możecie sobie cofnąć film, pospisywać wszystkie pasy. Możecie próbować, czy dalej są aktualne. Ja je wam zostawiam, tylko ja nie potrzebuję tych kont. Efekty na brońki. Nie no, to jest solidne konto, naprawdę, to jest solidne konto. Niech jakiś mój widz sobie je przygarnie. Może się uda jakoś zmienić maila, nie wiem, zobaczymy. Tak czy siak, słuchajcie, przejdźmy do kolejnych kont. Czy otrzymałem w ogóle, czy otrzymałem kolejne konta? No tak, tutaj mamy potwierdzenie. Dobra, tu mam informację, że otrzymali wpłaty. W ogóle, propos maila, jak już siedzimy na mailu, przypominam, że jeśli na tego oto maila yoshidiscord@gmail.com wyślecie jaki swój talent, to jesteście w stanie na przykład wygrać Yoshi Talent Show, które odbędzie się pod koniec tego miesiąca na moim Twitchu, twitch.tv/yoshi. Zostawcie tam koniecznie followka, tak samo jak zostawcie suba z dzwonem tutaj na tym kanale, ze względu na to, że możecie wygrać właśnie 1000 zł, wysyłając tylko i wyłącznie filmik, nagranie z jakimś swoim talentem. Możecie też wysyłać, jak wpisujecie kod Yoshi Mayo w sklepie Fortnite w jakiś fajny sposób, nie wiem, stojąc na głowie na przykład. Będę takie rzeczy wstawiał na początki następnych odcinków, więc wysyłajcie. No i dobra, zobaczmy w takim razie zamówienie. No cieszę się naprawdę, że wow, status zamówienia. No super, naprawdę, ja naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że otrzymałem te rzeczy. No powiem wam tak, widzowie, jakby w tym momencie zostałem już porządnie oskamowany ze względu na to, że ja tych kont nie otrzymałem. Minęły 24 godziny ponad. Ja tych kont dalej nie mam. Czy ponad 24 godziny? No ale dzień praktycznie minął. Dobrze, moi drodzy, więc to by było na tyle. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie tego materiału. Nie kupujcie tych kont. Przypominam, że maraton trwa, dlatego zostawiacie łapy w górę, żeby odcinek pojawił się jutro. Wbijajcie na Twitcha. Na Twitchu wystarczy, że wpiszecie sobie w wyszukiwaniu Yoshi i wam znajdzie na pewno. Tutaj, proszę bardzo. Discord.gg/Yoshi. Wystarczy, że wpiszecie sobie w wyszukiwaniu śmieszki Yoshiego. No i Instagram Yoshihitomayo. Ładne zdjęcia, wspaniałe. Polecam serdecznie. Subskrybujcie, nie skamujcie, nie dajcie się oskamować i tyle. Cześć, ja idę płakać w poduszkę. Czekajcie, może zabiorę was ze sobą. Pokażę, jak płaczę w poduszkę. Dobrze, widzowie, ja idę płakać w poduszkę, bo zostałem oskamowany na moje ciężko zarobione pieniądze. Trzymajcie się i się nie zestrajcie. Hej, kamień, ty śmieciu.